kontekstem do dzisiejszego spotkania. Powodem jest przypadająca już wczoraj, tak, rocznica 72. śmierci ostatniego komendanta okręgu Białystok Narodowego Zwierzenia Wojskowego, porucznika Kazimierza Żebrowskiego, pseudonim Bąk, który zginął pod Śniadowem w Wężelinie z synem Jerzym właśnie 3 grudnia 1949 roku. I obaj panowie się opowiedzą też bliżej o tej organizacji, czyli o losach ziemi wążyńskiej i też o losach przede wszystkim porucznika Kazimierza Żebrowskiego. Dziękuję, przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to spotkanie okolicznościowe, tak jak kolega wcześniej wspomniał. Mi nie bardzo wypada też mówić o własnej rodzinie, o Kazimierzu i Jerzym Żebrowskim. Zresztą zawsze mam z tym trudności, bo ja to przeżywam bardzo emocjonalnie. Od dziecka pamiętam, jak do ojca przyjeżdżali ludzie tu z terenu, z Wołomrzyńskiego. Właśnie w mundurach, ponieważ nie wolno mieć było żadnych oznaczeń, nawet guzików, to musiało być poobcinane, ale w tych długich butach, w mundurach. I jak się robił zmrok, ciemno, zasłonięte zasłonki, tylko ten żar z papierosów widziałem, a ja siedziałem pod stołem i się oczywiście wędziłem i słuchałem. W olbrzymiej większości rzeczy w ogóle nie rozumiałem, nie kojarzyłem tego wszystkiego, ale się okazuje, że to jest tak bardzo przydatne. Dlatego nie chroncie własnych dzieci, własnych wnuków przed wiedzą, szczególnie rodzinną, bo to się później wszystko przydaje. To jest jak gąbka. Młodzi ludzie chłoną i później mają z czego wyciskać. I pod tym ciężarem, pod tym brzemieniem tych postaci, ale także ich środowiska, ich żołnierzy, nielicznych bardzo, którzy przeżyli, siedzieli po 10-15 lat w więzieniach, wychowywałem się w zupełnie innej atmosferze. Nie w takiej Polsce, jak moi koledzy w klasie, w ogóle nie rozumieli, co ja do nich mówię, pewnych rzeczy w ogóle nie znali. Ja mówiłem o Katyniu, a oni tak jakby nic nie mówią. Później na koniec 8 klasy w szkole podstawowej dostałem od kolegów książkę z dedykacją nauczycielowi historii w tym wieku. Mam to do dzisiaj, bo to jest szczególnie cenna pamiątka. Nie z okazji ukończenia którejś klasy, ale właśnie tego, że coś jednak pożytecznego starałem się w życiu robić. I tak od tych zainteresowań rodzinnych zacząłem później dochodzić do wiedzy o organizacji, w której oni działali. Dlaczego ta organizacja powstała, dlaczego tak działała, dlaczego tyle lat po wojnie istniała, mogła istnieć, mogła mieć oparcie w terenie. A przecież wiedza naokoło, na zewnątrz była całkowicie inna. Do dzisiaj gazeta, której nazwy więcej tu się postaram nie wymieniać, Wyborcza, lansuje taki pogląd, że to wszystko było niepotrzebne, że to byli ludzie, którzy mieli jakieś niezdrowe emocje. Mogli przecież wyjść, ujawnić się, zapisać się na studia, założyć rodzinę i byłoby wszystko dobrze. Tak? No proszę bardzo, proszę jakieś przykłady. Kto wyszedł, ujawnił się, nic mu się nie stało, rodziny nie represjonowali. Taki przepiękny przykład postaci, której nam zabrakło po wojnie, to jest symbol, bo to jest symbol pokolenia, to jest porucznik Jan Rodowicz Anoda. Żołnierz Armii Krajowej, działacz Szarych Szeregów, uczestnik akcji pod Arsenałem, później Powstanie Warszawskie, kilkakrotnie ranny, odznaczony wielkimi militarami, krzyżami walecznych. Cała rodzina, przepiękny ród Rodowiczów. I on ujawnił się w 1945 roku. On był inwalidą z powstania, nie mógł już działać, nie mógł być czynny, ale z tymi tradycjami rodzinnymi, to wybitna profesorska rodzina, specjalizacja nauk technicznych, chciał robić to, czego nie dane mu było robić podczas wojny, podczas okupacji. Zapisał się na Politechnikę. I w 1948 roku, 24 grudnia, w Wigilię, został aresztowany i zaledwie po 2 tygodniach strasznego śledztwa zakatowany na śmierć. Mógł działać? Proszę bardzo, to jest przykład. I drugi taki bardzo znaczący i bardzo znamienny. To jest generał August Emil Fildorf, bohaterski dowódca KEDYW-u, Komendy Głównej Armii Krajowej. W 1945 roku wywieziony przez Sowietów na Syberię, nierozpoznany, dlatego przeżył. Później, gdy z Syberii wrócił, postanowił się ujawnić, wrócić do rodziny. On już wiedział, że nikogo z jego otoczenia nie ma. Ludzie albo już nie żyli, albo siedzieli w więzieniach. Nieliczni przedostali się za granicę. Już miał swoje lata, kilka lat rozdźwięku. Nie miał łączności z rodziną, nie wiedział, co się dzieje. Poszedł i się ujawnił, jako polski generał. Co z nim zrobili? Powiesili go na Mokotowie jak pospolitego przestępcę. To był właśnie ten wybór drogi w
porozumieniu z partią, dla partii, Nowa Polska Ludowa, budujemy nowy dom. To jest gazeta, której nazwy tu wymieniać nie będę. Kłamią, naokoło kłamią. I tragedią naszą jest to, że od tych 30 lat, tych wielkich w niektórych zakresach rzeczywiście zmian, nie ma do dzisiaj czegoś takiego jak spójna polityka historyczna, nie ma czegoś takiego jak wychowanie obywatelskie. Wychowaliśmy, może nie my, ale dochowaliśmy się takich pokoleń, takich roczników, które wychodzą na ulicę, bluzgają, mówią, że patriotyzm to jest rasizm, że nie są w ogóle Polakami, nie chcą nimi być. I to nie mówią tak od siebie, tak spokojnie, ze złością, ze zdecydowaną złością, z nienawiścią do własnego kraju. Dlaczego? Właśnie dlatego. Przed wojną nauczyciel miał autorytet. To było normalne, że zabierał swoich uczniów gdzieś do lasu, na uroczysko. Mówił, to były bitwy powstania styczniowego, tu były walki powstania listopadowego, tu był rok 20, tu były działania I wojny światowej, te groby, o które dbano w lesie, odtwarzano pieczołowicie. To wszystko zapadało tym młodym ludziom w pamięć i na pewno by im nie przyszło do głowy, żeby się wyprzeć swojej własnej przeszłości. A my powoli jej nie mamy. Jak się obejrzy podręczniki szkolne, jak się obejrzy programy telewizyjne, to się okazuje, że nas tam nie ma i tego normalnego przekazu nie ma. Mamy jakieś seriale, Usia Cepeliada, marokańskie, tureckie, nie wiadomo jakie. Oczywiście wszędzie musi być ktoś tęczowy, ktoś ze skrzywioną psychiką albo z czymś innym, bo to jest teraz taka moda, ale nie ma tam treści, nie ma tam głębi. I znowu przykład, nawet mnie szokuje, że mogliśmy to zaniedbać. Mamy sprawę Jedwabnego od ponad 20 lat, zakłamaną w tak możliwy sposób, jak tylko to się dało zakłamać, gdzie wszystko, co da się wyjaśnić, jest wyjaśnione. Nawet nie trzeba robić ekshumacji. Nawet bez ekshumacji można dowieść w bardzo prosty sposób, ile było ofiar, jakim zadano śmierć i kto był winny. Tego oczywiście nikt zrobić nie chce, bo jest taka polityka państwa. Ale dla równowagi pokazanie takiej sytuacji, jak miejscowość Rosica koło Witebska. To jest ziemia, którą straciliśmy jeszcze podczas rozbiorów, te prawdziwe polskie Kresy Wschodnie. 16-18 lutego 1943 roku oddziały SS niemieckie i łotewskie w służbie niemieckiej spacyfikowały polską wieś. 1528 osób spalonych żywcem, w tym dwóch kapłanów katolickich. Reszta wyselekcjonowana, młodzi, zdrowi, silni, zabrani, wysłani na roboty. Starsi, dzieci, kobiety spalone żywcem. Ponad 10 razy więcej ofiar niż w Jedwabnym. Proszę mi pokazać jakikolwiek podręcznik. Proszę wskazać nauczyciela, który o tym wie. Będzie, nie to, że będzie chciał, czy nie będzie chciał powiedzieć, czy w ogóle o tym wie. Czy tam był polski prezydent, czy tam był polski premier, czy tam kiedykolwiek był polski minister w tym miejscu? Oczywiście nie. Tak jakby ta przeszłość nie była nasza. To co nam zostaje? Zostaje nam deklaracja pana prezydenta, że żyjemy w Polin, w czymś, czego nigdy nie było i oby nie było. Ale przecież takiego tworu nigdy nie było, taki nie powstał. A on to mówi jako głowa państwa. Czy mamy równorzędne obchody po drugiej stronie? Mamy przynajmniej symboliczną choinkę, przecież nie ma wymiaru religijnego. Nie, to potrzebne nie jest. To kim właściwie mamy być i jacy mamy być? Europejczycy, czy jednak jeszcze trochę Polacy?